ludzie mieszkają nad brzegami Nilu od wielu tysięcy lat. Walcząc o przetrwanie, pierwsi osadnicy stawiali czoło dzikiemu i tajemniczemu światu. Płynąc z serca Afryki do Morza Śródziemnego, Nil kształtował życie i wiarę rozmaitych plemion na całej swej długości 6000 kilometrów. Na wyżynie abisyńskiej, wśród bagnisk Sudanu i na ziemiach Egiptu, wciąż można odnaleźć resztki pradawnych tradycji. Dziś w Egipcie króluje islam i koptyjskie chrześcijaństwo. Niegdyś, ponad 3000 lat przed naszą erą, nad Nilem rozwinęła się pierwsza wielka cywilizacja śródziemnomorska. Do dziś kultura egipska działa na naszą wyobraźnię. Zachodni człowiek wiele zawdzięczy Egiptowi. Tutaj po raz pierwszy rozwinięto rolnictwo, które zamieniło Dolinę Nilu w raj. Starożytni Egipcjanie stworzyli niezwykłe pismo i czcili swych bogów pomnikami, które przetrwają jeszcze długo. Stworzyli też system religijny, w którym człowiek i przyroda pozostawali w harmonii. Pragnąc zrozumieć i opanować siły przyrody, człowiek uczynił z nich bogów. Rzeka bogów. Cywilizacja egipska miała swe pierwociny w późnym paleolicie, około 7000 lat temu. Przemiana z pierwotnego koczownika w rolnika zabrała człowiekowi tysiące lat. Zmiana egipskich wiosek w miasta trwała o wiele krócej. Egipcjanie nadal budują z cegieł wyrabianych z gliny i mułu przy pomocy podobnych drewnianych narzędzi co starożytni. Wciąż żyją z ziemi, nawadniając pola wodą czerpaną z Nilu. Wielkie piramidy zaczęły wyrastać nad zatapianą wylewami równiną około 4000 lat temu. Na długo przedtem nadrzeczne mokradła zmieniono w żyzną ziemię uprawną. Rolnictwo przynosiło dobrobyt, a dobrobyt ułatwiał rozwój cywilizacji egipskiej. Ci ludzie byli pionierami współczesnego rolnictwa. Zbierali nad brzegiem rzeki dzikie trawy i rozpoczęli ich uprawę. Tak pojawiły się zboża. Gdyby do tej wioski trafił starożytny Egipcjanin, to wiele spraw byłoby mu znane. Większość ludności nadal zajmuje się rolnictwem.
Obowiązki domowe nie zmieniły się. Kobiety pieką chleb w glinianych piecach. Nawet gry są podobne do tych z czasów faraonów. Wioski leżące nad Nilem nie są już odcięte od świata zewnętrznego. Rolnicy uprawiają rośliny, które sprzedają do Europy, a wielu wieśniaków pracuje w miastach. Kair, stolica dzisiejszego Egiptu, został założony w 969 roku przez berberskiego wodza i nazwany Al-Kahira Zwycięska. Nieopodal Kairu leży staroegipskie Memfis oraz nekropola w Gizie, gdzie stoją trzy najsłynniejsze piramidy. Miasto leży po obu stronach Nilu w rozwidleniu delty. To najgęściej zaludnione afrykańskie miasto, ma 15 milionów mieszkańców. Większość Kairczyków jest nadal przywiązana do wiejskich tradycji. Jeden z nich to Adel El Abt, jest kupcem i właścicielem ziemskim. Przeważającą ilość czasu spędza w swym gospodarstwie w delcie Nilu. Większość mojej rodziny mieszka w Kairze. Moi bracia są inżynierami, lekarzami. Ja jednak pragnąłem zostać rolnikiem. Chciałem tego od dziecka i chyba osiągnąłem swój cel. Delta Nilu nie jest zbyt rozległa, ale jest tu najżyźniejsza gleba w Egipcie. Dawniej było tu pełno jezior i papirusowych zarośli. Nasi przodkowie i pradziadowie uczynili z niej chyba najżyźniejszy obszar gleby na świecie. Ziemia tutaj jest niezwykle żyzna. Każdy, kto ma choć kilka akrów, może wieść dostatnie życie. Rodzina Adela posiada 20 akrów, które Adel uprawia wraz ze swym zarządcą Mohamedem. Ich rodziny współpracują od chwili, kiedy to ich dziadkowie osuszyli ziemię i obsiali ją pierwszy raz. Obok gospodarstwa Adela wieśniacy uprawiają ryż dla własnych potrzeb. Wspólna praca przy żniwach przywodzi na myśl pradawne czasy. To właśnie nadwyżki plonów uwolniły starożytnych Egipcjan od głodu i przygotowały fundamenty pod cywilizację faraonów. Egipcjanie byli jednymi z najlepszych budowniczych starożytności. Wznosili potężne świątynie i grobowce piramidy w Gizie, do dziś podziwiane. Istnieje przekonanie, że piramidy wznosili niewolnicy. Prawda jest jednak inna. Tę ciężką, ale specjalistyczną pracę wykonywali rolnicy w czasie, kiedy coroczne wylewy rzeki przerywały wszelkie inne prace. Kiedy pola leżały pod wodą, zarabiali w ten sposób na życie. To czarna ziemia stworzyła Egipt. Zapewniła też dobrobyt memu gospodarstwu. Czarna ziemia to magia Egiptu. Mówi się, że Egipt to dar Nilu. Proszę spojrzeć na tę glebę bogatą w żelazo, cynk i mangan. Wszystko, czego może potrzebować roślina, to cud. Co roku Nil sprawia cud. Ten cud ma swe początki o 6 tysięcy kilometrów w górę rzeki. U początków Nilu istnieją dwie rzeki, dwa Nile. Nil Błękitny, wypływający z Wyżyny Abisyńskiej z jeziora Tana, oraz Nil Biały, potem Górski, oraz rzeka Kagera, wypływająca z okolic jeziora Kiwu,
w Afryce Centralnej. Starożytni Egipcjanie przepisywali coroczne wylewy działalności boga Hapi. Bądź pozdrowiony, Hapi, wyrosły z ziemi, przyjdź, by nakarmić Egipt, który zalewasz pola uczynione przez Ra, by nakarmić wszystkich, co łakną. Podczas gdy Nil Błękitny dostarczał Egiptowi wielkie ilości mułu i wody, Nil Biały niósł inny dar – wody bogate w składniki mineralne, które użyźniały gleby Egiptu. Daleko w Afryce tropikalnej Dolina Nilu wygląda tak, jak niegdyś w Egipcie za czasów pierwszych faraonów. Tutaj Nil obfituje w dzikie zwierzęta. Dzięki antycznej sztuce wiemy, że starożytni Egipcjanie znali większość zwierząt, które oglądamy na tych bagnach. Zmiany klimatyczne i wyniszczające polowania wytępiły przed tysiącami lat w Egipcie wiele zwierząt. Słonie były pierwszymi ofiarami. Za panowania pierwszych dynastii Starego Państwa, około 5000 lat temu, z Egiptu zniknęły słonie, żyrafy i nosorożce. Jednocześnie zaś Egipcjanie swych bogów wyobrażali sobie w postaciach zwierząt. Jednym ze zwierzęcych bogów stał się hipopotam. Samica hipopotama zaczęła uosabiać Toeris, boginię opiekującą się położnicami. Hipopotam był też niszczycielem pól, więc czasami przedstawiano pod jego postacią boga Seta. Pod tą postacią ukazano go w Etwu. Klimat starożytnego Egiptu był wilgotniejszy niż obecnie. Na leżącej z dala od Nilu sawannie żyły wielkie koty i liczne stada antylop, gazeli i zebr. Z powodu umiejętności widzenia tego, co leży za horyzontem, żyrafa u Egipcjan symbolizowała zdolność przewidywania. Chcąc poradzić sobie ze światem pełnym zwierząt oraz usiłując świat ten zrozumieć, starożytni Egipcjanie wprowadzili ścisły, religijny i mitologiczny porządek świata. Na krzemiennym nożu liczącym sobie 5000 lat, na trzonku z kości słoniowej wyrzeźbiono zwierzęta zapełniające świat i sny ówczesnego człowieka. Na zachowanych rękojeściach noży przedstawiono ponad 40 gatunków. Uporządkowanie świata oznaczało kontrolę nad nim. Jedno jednak zwierzę opanowało wyobraźnię człowieka. Dla wczesnych Egipcjan lew symbolizował groźną moc wykonawczą króla. Paletka do szminek z okresu predynastycznego sprzed 5,5 tysiąca lat ukazuje władcę jako groźnego lwa pożerającego wrogów. Lassa, włócznie, pułapki i łuki służyły jako niebezpieczna broń.
Na palacie króla Narmera z pierwszej dynastii byk zabija człowieka. W rezultacie byk staje się symbolem agresywnej królewskiej mocy. Na palecie faraona Narmera jest przedstawiony sam król, pierwszy faraon zjednoczonego Egiptu. Paletę wieńczą dwa protomy w kształcie głów, po części byczych, po części ludzkich. Narmer w koronie Górnego Egiptu zamiesza się maczugą na klęczącego jeńca libijskiego. To jeden z najważniejszych przekazów wczesnej historii Zjednoczonego Egiptu. Państwo pod rządami Narmera jest już jednością. Wszystko podlega woli króla, który rozpoczyna już walki z wrogami zewnętrznymi. Horus, bóg soku, trzyma na sznurze jeńca libijskiego, z którego grzbietu wyrasta sześć łodyg symbolizujących 6000 jeńców. Zjednoczenie Górnego i Dolnego Egiptu w jedno państwo może być symbolizowane przez splecione szyje dwóch fantastycznych zwierząt. U podstaw przemiany Egiptu z grup koczowniczych plemion w królestwo osiadłych rolników leżały czynniki klimatyczne i geograficzne. Był to kraj słońca i żyznej gleby, a Egipcjanie postarali się uczynić z niego raj na ziemi. Zysków nie dzielono jednak równo. W dostatku żyli król, arystokracja i kapłani, a chłopi cierpieli biedę. Nawet biedacy korzystali jednak z dobrodziejstw palm daktylowych, od najdawniejszych czasów będących źródłem pożywienia, wina i leków. Nad brzegami rzeki rosły palmy daktylowe, granatowce, figowce i wiele innych jadalnych roślin. Część z nich pochodziło z Egiptu. Wiele też zostało przywiezionych z innych krain. Nil dostarczał obfitości pożywienia. Pływało w nim mnóstwo ryb, a mokradła roiły się od kaczek i gęsi. Kupcy z obcych stron przywozili Nilem złoto, kość słoniową, heban, wonności i skóry z Afryki tropikalnej. Egipt stał się ziemią obfitości. Zbiory daktyli dawały bogate plony, tak jak i dziś. Czasami odnosi się wrażenie, że nic się tu nie zmieniło. Związek między dzisiejszym rolnikiem i rolnikiem z czasów faraonów jest wciąż bardzo silny. Na przykład nota to najważniejsza data dla zbioru dojrzałych owoców. Za faraonów był to dzień wyjścia Sotisa, pierwsza oznaka dotarcia do Egiptu fali przyboru wody. Do dziś chłop egipski uważa tę datę za datę świętą. Życiodajny przybór zapowiadał ibis czczony. Ibisy przybywały do Egiptu w środku lata, cofając się przed wezbranymi wodami Nilu. Rolnicy widzieli w tych ptakach swoich sprzymierzeńców. Zjadały szarańcze niszczącą plony, żywiły się jajami krokodyli. Z dziobem zanurzającym się w glebie niczym pędzelek pisarza w tuszu, ibis stał się wcieleniem boga mądrości Tota. Dla starożytnych Egipcjan mądrość oznaczała trafne przepowiadanie wylewów rzeki. Cały Egipt z lękiem oczekiwał wylewu. Thank you.
3000 kilometrów w górę rzeki od delty Nilu, wyżyna abisyńska. Przez miliony lat ten płaskowyż erodował, spłukiwany deszczami. Jego gleby stawały się żyznym mułem doliny Nilu. Każdej wiosny deszcze zraszają wyżynę i zasilają rzeki. Pełna mułu woda osiąga najwyższy poziom. Wodospady Tysisat położone w górnym biegu Nilu Błękitnego u szczytu swej potęgi. Stąd pochodzą 4/5 wody wpływającej do Nilu właściwego. Mętne wody Nilu Błękitnego łączą się w końcu z bogatymi w minerały wodami Nilu Białego. Razem wpływają do Egiptu i rzeka zwalnia bieg, osadzając po drodze muł. Dziś rzekę regulują tamy i większość mułu osadza się daleko od granic Egiptu, dzięki czemu woda nabiera niebieskiej barwy. Jeszcze 100 lat temu wysoka fala przyboru zalewała całą dolinę. Co roku Bóg Hapi zapewniał obfite plony, po raz kolejny zsyłając na nią życie. Po kilku miesiącach wody cofały się, zostawiając po sobie wzbogaconą glebę. Będąc doskonałymi obserwatorami natury, Egipcjanie rejestrowali otoczenie z najdrobniejszymi szczegółami. Na wczesnych malowidłach grobowych w Meidum widzimy kroczące gęsi dwóch gatunków, białoczelnej i być może ocharów. Żaden ptak nie był lepiej przystosowany do życia na bagnach niż ibis czczony. Jego długi, zakrzywiony dziób zanurzał się głęboko w błoto, chwytając smakowite kąski. To on stał się więc personifikacją Tota, boga mądrości. Sam ptak wciąż trwa na ścianach świątyń, prowadząc rękę skrybów. Tutaj Bóg Tot czuwał nad drzewem życia, wypisując na liściu imię Faraona. Był to warunek wiecznego życia Faraona. Taka była moc słów. Cechą charakterystyczną w sztuce egipskiej jest dbałość o szczegóły. Dudek z pięknym czubem. Kurka wodna chowająca się wśród lilii. Rybaczek srokaty unoszący się nad rzeką. Sztukę egipską przenika pietyzm w odtwarzaniu przyrody. Przedstawiano przyrodę tak dokładnie, by zwierzęta mogły towarzyszyć zmarłym w życiu pozagrobowym.
Najniecierpliwiej oczekiwano przyboru Nilu w Asuanie. Tutaj na Elefantynie Egipcjanie mierzyli coroczny wzrost poziomu wody za pomocą urządzenia zwanego nilometrem. W doskonałym roku woda podnosiła się o 9 metrów w stosunku do poziomu zimowego. Metr wyżej woda niszczyła zasiewy i osady, metr niżej i nastawał głód. Do czasu wybudowania zapór poziom wody wyznaczał wodomierz arabski. Obok niego widnieje prastary wskaźnik z czasów faraonów. Mierzenie poziomu wody to jedno, a umiejętność jej regulacji to drugie. Pierwsze kanały irygacyjne powstały w okresie predynastycznym, lecz rolnictwo zrewolucjonizował wynalazek szadufu. Dzięki wiadru na jednym końcu i obciążnikowi na drugim, szaduf spowodował rozrost obszarów nawadnianych. Około 300 roku przed naszą erą Grecy wprowadzili sakije, koło wodne napędzane siłą zwierząt i zapewniające równomierny strumień wody. Lepsze gospodarowanie wodą oznaczało większą ilość ziemi uprawnej. Te starożytne urządzenia nawadniające są tak wydajne, że nie zmieniano ich od 2000 lat. Jedyną różnicą w dzisiejszym kole wodnym Adela jest napęd silnikowy. Wprowadzono je w Egipcie 2000 lat temu i nadal jest doskonałym urządzeniem nawadniającym. Podnosi wodę z niskiego poziomu na dowolny wyższy poziom. Co 12 lat koło trzeba wymienić. Jest niemal identyczne z ulepszonym rzymskim oryginałem. Związek między techniką i gospodarką przyniósł olbrzymie korzyści. Plony okazały się tak wysokie, że Rzymianie musieli wybudować dziesiątki spichlerzy, chcąc pomieścić w nich ziarno. Egipt pod rządami imperium stał się spichlerzem Italii. Nadwyżka zboża była tak ogromna, że podatki w Rzymie zmniejszono o 2/3. Egipt, dar Nilu, stał się źródłem powodzenia Rzymu. Egipcjanie zbudowali swoją cywilizację dzięki obfitości płodów rolnych. Oprócz jęczmienia uprawiali pszenicę i owies. Jęczmień i pszenica potrzebne były do produkcji piwa i chleba. Z hodowanego lnu tkano delikatne materiały, z których sporządzano lekkie, przewiewne ubrania. Dla faraonów największe znaczenie miały jednak zbiory zbóż. Co roku armia mierniczych przeprowadzała pomiary pól rolników. Zbiory były dokładnie obliczone, powstał też prosty system podatkowy. Łączył on wielkość każdego pola z poziomem corocznego wylewu mierzonym na nilometrze. Pozwalało to skrybom wyliczyć wysokość podatku. Płacono też podatek od bydła. Te figurki grobowe przedstawiają liczenie bydła w dużej posiadłości. Chłopi przepędzają bydło przed czujnym wzrokiem urzędnika podatkowego. Ha, ha, ha.
Udeptywanie surowca na glinkę garncarską to jedna z najstarszych czynności w Egipcie. W opowieści o Nilu nie można przecenić wagi mułu. Ma on związek z rolnictwem oraz z historią. Już 5000 lat przed naszą erą glinę formowano w naczynia do przechowywania i transportu ziarna, oliwy i wina. Dziś Egipcjanie wciąż korzystają z glinianych naczyń i większość wiosek ma własnego garncarza. Sporo wiedzy o czasach predynastycznych pochodzi z ceramiki wydobytej z miejsc pochówku. Kształt, polewa i zdobienia umożliwiają nam dokładne datowanie wydarzeń w starożytnym Egipcie. Przed 5000 lat takie naczynia wypełniano jadłem dla zmarłych. Dekorowano je starannie wizerunkami zwierząt i bogów. Jednym z najwcześniejszych wizerunków jest kobieta z rękami uniesionymi na kształt rogów. Bydło Ankoli z nadgórnego biegu Nilu bardzo przypomina pradawne bydło egipskie o rogach w kształcie liry. Pojęcie bogini krowy przetrwało w Dolinie Nilu do dziś. W połowie drogi między Wyżyną Abisyńską i Jeziorem Wiktorii po obu stronach Nilu Górskiego rozciągają się rozległe bagna prośnięte ciborą papirusową. Arabscy kupcy nazwali je sud, czyli przeszkoda. Są to największe trzęsawiska w Afryce i tworzą prawie nieprzebytą barierę między południowym i północnym Sudanem. Sud jest ojczyzną Nuerów, ludu, którego życie jest bez reszty poświęcone bydłu. Bez Nuerów bydło nie mogłoby przeżyć, a bez bydła nie mogliby przeżyć Nuerowie. Obowiązki Anuk nie zmieniają się. Każdego dnia o świcie zapala ona ognisko z bydlęcego nawozu. Nuerowie nie mają stałych siedzib. Kiedy Nil wylewa, wędrują wraz z bydłem na wyższe tereny. Kiedy wody się cofają, wracają na trzęsawiska. Ich życie toczy się w rytmie dyktowanym przez Nil. Trudno byłoby znaleźć mniej gościnne miejsce do życia. Tutejsze krokodyle bywają groźne, ale głównymi wrogami Nuerów są owady. Sud roi się od komarów roznoszących malarię i much tsetse. Owady dyktują kobietom poranne obowiązki. Nacieramy krowy popiołem. To odstrasza muchy tsetse. Odpędza je również dym. Po wydojeniu krowy idą na pastwisko. Wtedy zbieramy nawóz i suszymy na opał. Bydło zaspokaja materialne potrzeby Nuerów. W
wysuszony nawóz staje się opałem. Popiół z niego służy do wyrobu pasty do zębów. Nuerowie żyją w najściślejszym związku ze swym bydłem. W starożytnym Egipcie było prawdopodobnie tak samo. Kobiety Nuerów zajmują się uprawą i przetwarzaniem zboża. Podstawą wyżywienia jest tu proso i pszenica. Od niepamiętnych czasów jest to kobiece zajęcie. Dziś równie ciężkie jak dawniej. Kobiety zajmują się także przerobem mleka. Kiedy krowy wracają z pastwiska, kobiety muszą je wydoić i zrobić z mleka masło. Dziewczynki od najmłodszych lat uczą się dojenia. Między dziewczynką i jej krowami istnieje zadziwiająca więź. Nic się nie zmieniło. Cielęta są przywiązywane do przedniej nogi swej matki, jak w starożytności. Kalebasa wciąż jest najlepszym naczyniem na mleko. Ludzie kochający bydło uważają, że krowy również mają uczucia. Dostrzegają nawet smutek krowy, gdy musi oddać część mleka przeznaczoną dla cielęcia. Bydło zajmuje poczesne miejsce w myślach i rozmowach nuerskich chłopców. Kiedy osiągną wiek męski, krowy będą walutą, za którą kupią żonę. Wśród Nuerów pozycję społeczną odzwierciedla ilość posiadanych krów. Rolę i wartość bydła ustalił Bóg. Tak opowiada rodakom starszy plemienia Gacz. Człowiek i krowa potrzebowali się nawzajem. Kiedy został stworzony człowiek, polecono mu ruszyć w świat, a krowa miała iść za nim. Rozkazy wydał Bóg. On jest stwórcą. Powiedział nam, że nie wolno zabijać krów, ponieważ są jego dziełem. Można je zabić tylko wtedy, kiedy ginie się z głodu. Późnym rankiem chłopcy pędzą stada na pastwisko. Będą tam cały dzień pilnując krów, rozmawiając z nimi, traktując je jak równe sobie. Starszyzna wioskowa twierdzi, że przy wielkim święcie można złożyć ofiarę ze zwierzęcia. Krowy zabija się w trakcie ślubów lub gdy młodzi mężczyźni wyruszają do buszu, by przejść inicjację. Nie można zabić krowy lekkomyślnie. Nuerowie tłumaczą Bogu, dlaczego zabijają zwierzę, a zwierzęciu mówią, dlaczego musi zostać złożone w ofierze. Miłość Egipcjan do bydła znalazła odbicie w języku. Ludzi określano jako bydło Boga Słońca.
Bogini Hator, przedstawiana jako krowa lub kobieta z głową krowy, była często mylona z boginią Izydą, która również nosiła na głowie rogi krowie ze słonecznym dyskiem w środku. Świątynię w Denderze poświęcono bogini Hator. Grecy porównywali boginię Hator ze swoją Afrodytą. Rzymianie z Wenus, na której cześć wznosili świątynię. Egipcjanie składali bogini Hator ofiary i czcili ją pod wieloma postaciami. Czcili boginię krowę już w okresie predynastycznym. Obecnie bydło jest w Egipcie źródłem mleka i mięsa. Nie ma w nim nic boskiego. Hator nie ma już na nich wpływu, ale ich życiem i obyczajami wciąż rządzi Nil. Grecki historyk Herodot powiedział 2,5 tysiąca lat temu, że Egipcjanie są najbardziej religijni ze wszystkich ludów. Pewnie dlatego, że co roku musimy czekać, czy Nil wyleje. Jeśli przybór będzie zbyt wysoki, nastąpi katastrofa, jeśli będzie niski, tak samo. Jesteśmy religijni. Musimy być blisko Boga, by doskonalić siebie i nasze dusze. W kairskim Starym Mieście prawie na każdym rogu stoi meczet. Od 1000 lat Kair jest wielkim ośrodkiem kultury i nauki islamskiej. Egipt zamieszkuje obecnie ponad 50 milionów muzułmanów, ale jest tu spora 7-milionowa społeczność chrześcijan. Większość z nich należy do kościoła koptyjskiego. Przed islamskim najazdem z VII wieku większość Egipcjan wyznawała chrześcijaństwo. Patriarcha koptyjskiego kościoła Shonuda sądzi, że niektóre koptyjskie wierzenia sięgają najdawniejszych tradycji. Do dziś modlimy się w kościołach za Nil, aby Bóg podniósł jego wody do odpowiedniego poziomu. Ani wyżej, ani niżej. Nie możemy oddzielić się od istoty wszechświata, w którym żyjemy. Modlimy się także za rośliny i za wszystkie stworzenia. Modlimy się też za wiatry i powietrze. Starożytni Egipcjanie wierzyli we wszechświat będący dziełem bogów. Wygięta w łuk postać bogini nieba Nut chroniła ich przed siłami chaosu. Poniżej, w wiecznym blasku słońca, kąpał się bóg ziemi Geb. Czcili boską energię, a nie samego Boga. Oddawali cześć boskiej potędze. Odkryli tę potęgę w słońcu i w wodzie Nilu. Czcili więc rzekę Nil i słońce. Było ono najwyższym bóstwem, źródłem życia bogów i ludzi. Każdy świt był powtórzeniem chwili stworzenia. Wszystko oddawało cześć słońcu podróżującemu po niebie.
Nad rzeką, na skałach, pawiany witają nowy dzień szczeknięciami. Starożytni Egipcjanie na pewno zauważyli, że hierarchia stada pawianów przypomina ich własne społeczeństwo. Dominujący samiec przyjmował rolę faraona, a wybrane samice tworzyły królewski harem. Wyższość słońca uwieczniono na ścianach niezliczonych grobowców. Oto sokół z dyskiem słonecznym na głowie reprezentujący Re-Horachty, boga słońca. Pawian unosi dłonie w geście uwielbienia. Lew jest też stworzeniem słonecznym, często przedstawianym jako obrońca słońca. Mężczyźni i kobiety modlą się wraz ze zwierzętami. Wszystko uznaje życiodajną potęgę słońca. Na pylonie świątyni pawiany oddają honory słońcu. Bóg Sobek podtrzymuje słońce. Obok widzimy Horusa z rozpostartymi opiekuńczo skrzydłami. O świcie sępy rozpościerają skrzydła, by ogrzać się w słońcu i przygotować do lotu. Egipcjanie uważali rozpostarcie skrzydeł za gest modlitewny. Życie w górnym Egipcie toczyło się pod opiekuńczymi skrzydłami bogini Nechbet. Sęp stał się też znakiem pisma hieroglificznego oraz symbolem bogini Mut. W starożytności krokodyle spotykało się wzdłuż całego Nilu. Sześciometrowe olbrzymy były prawdziwymi mordercami. Otwierając paszczę, miały oddawać hołd słońcu. Wiązano je także z bogami Setem i Sopkiem. Set był wrogiem słonecznego Horusa. Sopkowi natomiast przyznawano status obrońcy faraona. W tym przypadku chodzi o faraona Amenhotepa. Motywy roślinne są wszechobecne w sakralnej architekturze Egiptu. Bliźniacze pylony przedstawiają wysokie skały ograniczające dolinę Nilu. Między tymi stylizowanymi skałami umieszcza się wejście na dziedziniec świątynny otoczony portykami. Świątynie kryją postaci bogów o zwierzęcych atrybutach. Naśladowanie motywów roślinnych było nagminne. Te świątynne kolumny przypominają wiązki papirusów. Wszystko pod słońcem ma swoje miejsce i swój obraz artystyczny.
Architektura egipska jest odzwierciedleniem filozofii życia i religijnego pojmowania świata. Oto przykład kapitelu palmowego naśladującego drzewo. Całym egipskim życiem czuwał Ozyrys, bóg wegetacji, pan zmarłych i zbawca. Został on zabity przez brata Seta. Wrzucony do Nilu spowodował podniesienie się wód rzeki. Stał się więc symbolem ziemi egipskiej zalanej corocznym wylewem, z którego wyrośnie nowe życie. Reżyseria Michael McKinnon. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst polski Alicja Łukowska na podstawie tłumaczenia Agnieszki Sylwanowicz. Fragmenty Księgi Umarłych w tłumaczeniu Andrzeja Niwińskiego. Czytał Janusz Szydłowski. Bogini Hator, przedstawiana jako krowa lub kobieta z głową krowy, była często mylona z boginią Izydą, która również nosiła na głowie rogi krowie ze słonecznym dyskiem w środku. Świątynię w Denderze poświęcono bogini Hator. Grecy porównywali boginię Hator ze swoją Afrodytą. Rzymianie z Wenus, na której cześć wznosili świątynię. Egipcjanie składali bogini Hator ofiary i czcili ją pod wieloma postaciami. Czcili boginię krowę już w okresie predynastycznym. Obecnie bydło jest w Egipcie źródłem mleka i mięsa. Nie ma w nim nic boskiego. Hator nie ma już na nich wpływu, ale ich życiem i obyczajami wciąż rządzi Nil. Grecki historyk Herodot powiedział 2,5 tysiąca lat temu, że Egipcjanie są najbardziej religijni ze wszystkich ludów. Pewnie dlatego, że co roku musimy czekać, czy Nil wyleje. Jeśli przybór będzie zbyt wysoki, nastąpi katastrofa, jeśli będzie niski, tak samo. Jesteśmy religijni. Musimy być blisko Boga, by doskonalić siebie i nasze dusze. W kairskim Starym Mieście prawie na każdym rogu stoi meczet. Od 1000 lat Kair jest wielkim ośrodkiem kultury i nauki islamskiej. Egipt zamieszkuje obecnie ponad 50 milionów muzułmanów, ale jest tu spora 7-milionowa społeczność chrześcijan. Większość z nich należy do kościoła koptyjskiego. Przed islamskim najazdem z VII wieku większość Egipcjan wyznawała chrześcijaństwo. Patriarcha koptyjskiego kościoła Shonuda sądzi, że niektóre koptyjskie wierzenia sięgają najdawniejszych tradycji. Do dziś modlimy się w kościołach za Nil, aby Bóg podniósł jego wody do odpowiedniego z najdrobniejszymi szczegółami.
Na wczesnych malowidłach grobowych w Meidum widzimy kroczące gęsi dwóch gatunków, białoczelnej i być może ocharów. Żaden ptak nie był lepiej przystosowany do życia na bagnach niż ibis czczony. Jego długi, zakrzywiony dziób zanurzał się głęboko w błoto, chwytając smakowite kąski. To on stał się więc personifikacją Tota, boga mądrości. Sam ptak wciąż trwa na ścianach świątyń, prowadząc rękę skrybów. Tutaj bóg Tot czuwał nad drzewem życia, wypisując na liściu imię faraona. Był to warunek wiecznego życia faraona. Taka była moc słów. Cechą charakterystyczną w sztuce egipskiej jest dbałość o szczegóły. Dudek z pięknym czubem. Kurka wodna chowająca się wśród lilii. Rybaczek srokaty unoszący się nad rzeką. Sztukę egipską przenika pietyzm w odtwarzaniu przyrody. Przedstawiano przyrodę tak dokładnie, by zwierzęta mogły towarzyszyć zmarłym w życiu pozagrobowym. Najniecierpliwiej oczekiwano przybory Nilu w Asuanie. Tutaj na Elefantynie Egipcjanie mierzyli coroczny wzrost poziomu wody za pomocą urządzenia zwanego nilometrem. W doskonałym roku woda podnosiła się o 9 metrów w stosunku do poziomu zimowego. Metr wyżej woda niszczyła zasiewy i osady, metr niżej i nastawał głód. Większość mojej rodziny mieszka w Kairze. Moi bracia są inżynierami, lekarzami. Ja jednak pragnąłem zostać rolnikiem. Chciałem tego od dziecka i chyba osiągnąłem swój cel. Delta Nilu nie jest zbyt rozległa, ale jest tu najżyźniejsza gleba w Egipcie. Dawniej było tu pełno jezior i papirusowych zarośli. Nasi przodkowie i pradziadowie uczynili z niej chyba najżyźniejszy obszar gleby na świecie. Ziemia tutaj jest niezwykle żyzna. Każdy, kto ma choć kilka akrów, może wieść dostatnie życie. Rodzina Adela posiada 20 akrów, które Adel uprawia wraz ze swym zarządcą Mohamedem. Ich rodziny współpracują od chwili, kiedy to ich dziadkowie osuszyli ziemię i obsiali ją pierwszy raz. Obok gospodarstwa Adela wieśniacy uprawiają ryż dla własnych potrzeb. Wspólna praca przy żniwach przywodzi na myśl pradawne czasy. To właśnie nadwyżki plonów uwolniły starożytnych Egipcjan od głodu i przygotowały fundamenty pod cywilizację faraonów. Thank you.
Egipcjanie byli jednymi z najlepszych budowniczych starożytności. Wznosili potężne świątynie i grobowce piramidy w Gizie, do dziś podziwiane. Istnieje przekonanie, że piramidy wznosili niewolnicy. Prawda jest jednak inna. Tę ciężką, ale specjalistyczną pracę wykonywali rolnicy w czasie, kiedy coroczne wylewy rzeki przerywały wszelkie inne prace. Kiedy pola leżały pod wodą, zarabiali w ten sposób na życie. To czarna ziemia stworzyła Egipt. Zapewniła też dobrobyt memu gospodarstwu. Czarna ziemia to magia Egiptu. Mówi się, że Egipt to dar Nilu. Proszę spojrzeć na tę glebę bogatą w żelazo, cynk i mangan. Wszystko, czego może potrzebować roślina. To cud. Co roku Nil z cynkiem oczekiwał wylewu. Trzy tysiące kilometrów w górę rzeki od delty Nilu, wyżyna abisyńska. Przez miliony lat ten płaskowyż erodował, spłukiwany deszczami. Jego gleby stawały się żyznym mułem doliny Nilu. Każdej wiosny deszcze zraszają wyżynę i zasilają rzeki. Pełna muł woda osiąga najwyższy poziom. Wodospady Tysisat położone w górnym biegu Nilu Błękitnego u szczytu swej potęgi. Stąd pochodzą 4/5 wody wpływającej do Nilu właściwego. Mętne wody Nilu Błękitnego łączą się w końcu z bogatymi w minerały wodami Nilu Białego. Razem wpływają do Egiptu i rzeka zwalnia bieg, osadzając po drodze muł. Dziś rzekę regulują tamy i większość mułu osadza się daleko od granic Egiptu, dzięki czemu woda nabiera niebieskiej barwy. Jeszcze 100 lat temu wysoka fala przyboru zalewała całą dolinę. Co roku Bóg Hapi zapewniał obfite plony, po raz kolejny zsyłając na nią życie. Po kilku miesiącach wody cofały się, zostawiając po sobie wzbogaconą glebę. Będąc doskonałymi obserwatorami natury, Egipcjanie rejestrowali otoczenie z najdrobniejszymi szczegółami. Na wczesnych malowidłach grobowych w Meidum widzimy kroczące gęsi dwóch gatunków, białoczelnej i być może ocharów. Zysków nie dzielono jednak równo. W dostatku żyli król, arystokracja i kapłani, a chłopi cierpieli biedę. Nawet biedacy korzystali jednak z dobrodziejstw palm daktylowych, od najdawniejszych czasów będących źródłem pożywienia, wina i leków. Nad brzegami rzeki rosły palmy daktylowe, granatowce, figowce i wiele innych jadalnych roślin. Część z nich pochodziło z Egiptu. Wiele też zostało przywiezionych z innych krain. Nil dostarczał obfitości pożywienia. Pływało w nim mnóstwo ryb, a mokradła roiły się od kaczek i gęsi. Kupcy z obcych stron przywozili Nilem złoto,
kość słoniową, heban, wonności i skóry z Afryki tropikalnej. Egipt stał się ziemią obfitości. Zbiory daktyli dawały bogate plony, tak jak i dziś. Czasami odnosi się wrażenie, że nic się tu nie zmieniło. Związek między dzisiejszym rolnikiem i rolnikiem z czasów faraonów jest wciąż bardzo silny. Na przykład Nota to najważniejsza data dla zbioru dojrzałych owoców. Za faraonów był to dzień wyjścia Sotisa. Pierwsza oznaka dotarcia do Egiptu fali przyboru wody. Do dziś chłop egipski uważa tę datę za datę świętą. Życiodajny przybór zapowiadał ibis czczony. Ibisy przybywały do Egiptu w środku lata, cofając się przed bezbranymi wodami Nilu. Rolnicy widzieli w tych ptakach swoich sprzymierzeńców. Zjadały szarańcze niszczącą plony, żywiły się jajami krokodyli. Z dziobem zanurzającym się w glebie niczym pędzelek pisarza w tuszu, ibis stał się wcieleniem boga mądrości Tota. Dla starożytnych Egipcjan mądrość oznaczała trafne przepowiadanie wylewów rzeki. Cały Egipt z lękiem oczekiwał wylewu. Karmić Egipt, który zalewasz pola uczynione przez Ra, by nakarmić wszystkich, co łakną. Podczas gdy Nil Błękitny dostarczał Egiptowi wielkiej ilości mułu i wody, Nil Biały niósł inny dar. Wody bogate w składniki mineralne, które użyźniały gleby Egiptu. Daleko w Afryce tropikalnej Dolina Nilu wygląda tak, jak niegdyś w Egipcie za czasów pierwszych faraonów. Tutaj Nil obfituje w dzikie zwierzęta. Dzięki antycznej sztuce wiemy, że starożytni Egipcjanie znali większość zwierząt, które oglądamy na tych bagnach. Zmiany klimatyczne i wyniszczające polowania wytępiły przed tysiącami lat w Egipcie wiele zwierząt. Słonie były pierwszymi ofiarami. Za panowania pierwszych dynastii Starego Państwa, około 5000 lat temu, z Egiptu zniknęły słonie, żyrafy i nosorożce. Jednocześnie zaś Egipcjanie swych bogów wyobrażali sobie w postaciach zwierząt. Jednym ze zwierzęcych bogów stał się hipopotam. Samica hipopotama zaczęła uosabiać Toeris, boginię opiekującą się położnicami. Hipopotam był też niszczycielem pól, więc czasami przedstawiano pod jego postacią boga Seta. Pod tą postacią ukazano go w Etwu. Klimat starożytnego Egiptu był wilgotniejszy niż obecnie. Na leżącej z dala od Nilu sawannie żyły wielkie koty i liczne stada antylop, gazeli i zebr. Z powodu umiejętności widzenia tego, co leży za horyzontem, żyrafa u Egipcjan symbolizowała zdolność przewidywania. Świt był powtórzeniem chwili stworzenia. W
Wszystko oddawało cześć słońcu podróżującemu po niebie. Nad rzeką, na skałach, pawiany witają nowy dzień szczeknięciami. Starożytni Egipcjanie na pewno zauważyli, że hierarchia stada pawianów przypomina ich własne społeczeństwo. Dominujący samiec przyjmował rolę faraona, a wybrane samice tworzyły królewski harem. Wyższość słońca uwieczniono na ścianach niezliczonych grobowców. Oto sokół z dyskiem słonecznym na głowie reprezentujący Re Horachty, boga słońca. Pawian unosi dłonie w geście uwielbienia. Lew jest też stworzeniem słonecznym, często przedstawianym jako obrońca słońca. Mężczyźni i kobiety modlą się wraz ze zwierzętami. Wszystko uznaje życiodajną potęgę słońca. Na pylonie świątyni pawiany oddają honory słońcu. Bóg Sobek podtrzymuje słońce. Obok widzimy Horusa z rozpostartymi opiekuńczo skrzydłami. O świcie sępy rozpościerają skrzydła, by ogrzać się w słońcu i przygotować do lotu. Egipcjanie uważali rozpostarcie skrzydeł za gest modlitewny. Życie w Górnym Egipcie toczyło się pod opiekuńczymi skrzydłami bogini Nechbet. Sęp stał się też znakiem pisma hieroglificznego. Nil. Rzeka bogów. Cywilizacja egipska miała swe pierwociny w późnym paleolicie, około 7000 lat temu. Przemiana z pierwotnego koczownika w rolnika zabrała człowiekowi tysiące lat. Zmiana egipskich wiosek w miasta trwała o wiele krócej. Egipcjanie nadal budują z cegieł wyrabianych z gliny i mułu przy pomocy podobnych drewnianych narzędzi, co starożytni. Wciąż żyją z ziemi, nawadniając pola wodą czerpaną z Nilu. Wielkie piramidy zaczęły wyrastać nad zatapianą wylewami równiną około 4000 lat temu. Na długo przedtem nadrzeczne mokradła zmieniono w żyzną ziemię uprawną. Rolnictwo przynosiło dobrobyt, a dobrobyt ułatwiał rozwój cywilizacji egipskiej. Ci ludzie byli pionierami współczesnego rolnictwa. Zbierali nad brzegiem rzeki dzikie trawy i rozpoczęli ich uprawę. Tak pojawiły się zboża. Gdyby do tej wioski trafił starożytny Egipcjanin, to wiele spraw byłoby mu znane. Większość ludności nadal zajmuje się rolnictwem.
Obowiązki domowe nie zmieniły się. Kobiety pieką chleb w glinianych piecach. Nawet gry są podobne do tych z czasów faraonów. Wioski leżące nad Nilem nie są już odcięte od świata zewnętrznego. Rolnicy uprawiają rośliny, które sprzedają do Europy, a wielu wieśniaków pracuje w miastach. Kair, stolica dzisiejszego Egiptu, został założony w 969 roku przez berberskiego wodza i nazwany Al-Kahira Zwycięska. Chłopi przepędzają bydło przed czujnym wzrokiem urzędnika podatkowego. Udeptywanie surowca na glinkę garncarską to jedna z najstarszych czynności w Egipcie. Opowieści o Nilu nie można przecenić wagi mułu. Ma on związek z rolnictwem oraz z historią. Już 5000 lat przed naszą erą glinę formowano w naczynia do przechowywania i transportu ziarna, oliwy i wina. Dziś Egipcjanie wciąż korzystają z glinianych naczyń i większość wiosek ma własnego garncarza. Sporo wiedzy o czasach predynastycznych pochodzi z ceramiki wydobytej z miejsc pochówku. Kształt, polewa i zdobienia umożliwiają nam dokładne datowanie wydarzeń w starożytnym Egipcie. Przed 5000 lat takie naczynia wypełniano jadłem dla zmarłych. Dekorowano je starannie wizerunkami zwierząt i bogów. Jednym z najwcześniejszych wizerunków jest kobieta z rękami uniesionymi na kształt rogów. Bydło Ankoli z nadgórnego biegu Nilu bardzo przypomina pradawne bydło egipskie o rogach w kształcie liry. Pojęcie bogini krowy przetrwało w Dolinie Nilu do dziś. W połowie drogi między Wyżyną Abisyńską i Jeziorem Wiktorii po obu stronach Nilu Górskiego rozciągają się rozległe bagna prośnięte ciborą papirusową. Arabscy kupcy nazwali je sud, czyli przeszkoda. Są to największe trzęsawiska w Afryce i tworzą prawie nieprzebytą barierę między południowym i północnym Sudanem. Sud jest ojczyzną Nuerów, ludu, którego życie jest bez reszty poświęcone bydłu. Bez Nuerów bydło nie mogłoby przeżyć, a bez porządek świata. Na krzemiennym nożu liczącym sobie 5000 lat na trzonku z kości słoniowej wyrzeźbiono zwierzęta zapełniające świat i sny ówczesnego człowieka. Na zachowanych rękojeściach noży przedstawiono ponad 40 gatunków. Uporządkowanie świata oznaczało kontrolę nad nim. Jedno jednak zwierzę opanowało wyobraźnię człowieka. Dla wczesnych Egipcjan lew symbolizował groźną moc wykonawczą króla.
aletka do szminek z okresu predynastycznego sprzed 5,5 tysiąca lat ukazuje władcę jako groźnego lwa pożerającego wrogów. Lassa, włócznie, pułapki i łuki służyły jako niebezpieczna broń. Na palacie króla Narmera z pierwszej dynastii byk zabija człowieka. W rezultacie byk staje się symbolem agresywnej królewskiej mocy. Na palecie faraona Narmera jest przedstawiony sam król, pierwszy faraon zjednoczonego Egiptu. Paletę wieńczą dwa protomy w kształcie głów, po części byczych, po części ludzkich. Narmer w koronie Górnego Egiptu zamierza się maczugą na klęczącego jeńca libijskiego. To jeden z najważniejszych przekazów wczesnej historii Zjednoczonego Egiptu. Państwo pod rządami Narmera jest już jednością. Wszystko podlega woli króla, który rozpoczyna już walki z wrogami zewnętrznymi. Horus, bóg soku, trzyma na sznurze jeńca libijskiego, z którego grzbietu wyrasta 6 łodyg symbolizujących 6 tysięcy jeńców. Zjednoczenie Górnego i Dolnego Egiptu, wieprze piramidy. Miasto leży po obu stronach Nilu w rozwidleniu delty. To najgęściej zaludnione afrykańskie miasto, ma 15 milionów mieszkańców. Większość Kairczyków jest nadal przywiązana do wiejskich tradycji. Jeden z nich to Adel El Abd, jest kupcem i właścicielem ziemskim. Przeważającą ilość czasu spędza w swym gospodarstwie w delcie Nilu. Większość mojej rodziny mieszka w Kairze. Moi bracia są inżynierami, lekarzami. Ja jednak pragnąłem zostać rolnikiem. Chciałem tego od dziecka i chyba osiągnąłem swój cel. Delta Nilu nie jest zbyt rozległa, ale jest tu najżyźniejsza gleba w Egipcie. Dawniej było tu pełno jezior i papirusowych zarośli. Nasi przodkowie i pradziadowie uczynili z niej chyba najżyźniejszy obszar gleby na świecie. Ziemia tutaj jest niezwykle żyzna. Każdy, kto ma choć kilka akrów, może wieść dostatnie życie. Rodzina Adela posiada 20 akrów, które Adel uprawia wraz ze swym zarządcą Mohamedem. Ich rodziny współpracują od chwili, kiedy to ich dziadkowie osuszyli ziemię i obsiali ją pierwszy raz. Obok gospodarstwa Adela wieśniacy uprawiają ryż dla własnych potrzeb. Wspólna praca przy żniwach przywodzi na myśl pradawne czasy. To właśnie nadwyżki plonów uwolniły starożytnych Egipcjan od głodu i przygotowały fundamenty pod cywilizację faraonów. Egipcjanie byli jednymi z najlepszych budowniczych starożytności. Wznosili potężne świątynie i grobowce piramidy w Gizie, do dziś podziwiane. Istnieje przekonanie, że piramidy wznosili niewolnicy. Prawda jest jednak inna. Tę ciężką, ale specjalistyczną pracę wykonywali rolnicy w czasie, kiedy coroczne wylewy rzeki przerywały wszelkie inne prace. Kiedy pola leżały...
Ilm. Rzeka bogów. Cywilizacja egipska miała swe pierwociny w późnym paleolicie, około 7000 lat temu. Przemiana z pierwotnego koczownika w rolnika zabrała człowiekowi tysiące lat. Zmiana egipskich wiosek w miasta trwała o wiele krócej. Egipcjanie nadal budują z cegieł wyrabianych z gliny i mułu przy pomocy podobnych drewnianych narzędzi co starożytni. Wciąż żyją z ziemi, nawadniając pola wodą czerpaną z Nilu. Wielkie piramidy zaczęły wyrastać nad zatapianą wylewami równiną około 4000 lat temu. Na długo przedtem nadrzeczne mokradła zmieniono w żyzną ziemię uprawną. Rolnictwo przynosiło dobrobyt, a dobrobyt ułatwiał rozwój cywilizacji egipskiej. Ci ludzie byli pionierami współczesnego rolnictwa. Zbierali nad brzegiem rzeki dzikie trawy i rozpoczęli ich uprawę. Tak pojawiły się zboża. Gdyby do tej wioski trafił starożytny Egipcjanin, to wiele spraw byłoby mu znane. Większość ludności nadal zajmuje się rolnictwem. Obowiązki domowe nie zmieniły się. Kobiety pieką chleb w glinianych piecach. Nawet gry są podobne do tych z czasów faraonów. Wioski leżące nad Nilem nie są już odcięte od świata zewnętrznego. Rolnicy uprawiają rośliny,